Cześć kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać kartkę, którą zrobiłam na pamiątkę pewnego ważnego wydarzenia dla nastolatki, ale kartka miała być taka nie dziewczęca, tylko taka elegancka. Zrobiłam ją na gotowej bazie, białej, takiej klasycznej. I użyłam tutaj dwóch kolekcji papierów. Tutaj to, co widzicie, ten kawałek i ten, to jest z galerii papieru Jak we śnie retro. I tutaj jest papier ten sam, co z tyłu. I to jest papier z Actionem. Ułożyłam tutaj taką kompozycję. Jeszcze może dodam, że tutaj brzegi tak postarzyłam, powyginałam i troszeczkę potuszowałam distressem. I tutaj taką kompozycję. Tu mamy tekturkę. Tutaj przykleiłam półperełkę. Następnie mamy przyklejony kawałek sznurka, tasiemkę i takie słodkie pomponiki białe, żeby sobie dędały. I kilka kwiatuszków. Tu mamy takie większe różyczki, tutaj takie sweethearts mniejsze. A tutaj w rogu mamy przyklejone pół. Nie poperełki, takie diamenciki. Kartka wygląda tak. Tutaj w środku może zakryję, bo tu są życzenia, a tutaj po prostu przykleiłam taki kwiatuszek z wykrojnika. Ten wykrojnik dostałam w prezencie, bo robiłam zakupy w sklepie na Strychu i można sobie było do każdego zamówienia powyżej 60 zł dobrać wykrojnik i ja sobie wybrałam takiego kwiatuszka. I tak wygląda ta kartka. Mnie się ona osobiście podoba, a piszcie, co wy o niej sądzicie, czy wam się taka kartka podoba. No i oczywiście, jeżeli nie chcecie przegapić żadnego kolejnego filmiku, to zapraszam do subskrypcji kanału. A teraz do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Pa, pa!